Ze mną jest Wojciech Kaczmarek, witaj. Dzień dobry, witam wszystkich. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja kariera bramkarza? O, to już od małego trzeba grać w piłkę. Pochodzę z małej miejscowości Gostynia. Tak, kiedyś tylko były boiska, nie było jeszcze komputerów, niczego, także każdy się grać w piłkę nożną. Jak do tego doszło, że związałeś się z Podbeskidziem? Skończył mi się kontrakt z Zawiszą w czerwcu, także dostałem już sygnał gdzieś dwa tygodnie wcześniej przed zakończeniem sezonu, że jest Podbeskidzie mną zainteresowane i tak tutaj się znalazłem. Twoim rywalem jest Emilio Zubas. Jak do tego podchodzisz? Nie, no mówię, rywalizacja musi być w każdym zespole, także wyjdzie to na dobre na pewno dla całej drużyny. Byłeś powołany dwa razy na zgrupowanie reprezentacji Polski. Dla ciebie to jest duże wyróżnienie? No tak, byłoby większe, gdybym chociaż zagrał, no ale cieszę się chociaż z tego, że byłem dwa razy powołany do reprezentacji Polski. Twój syn ma 5 lat, już gra w piłkę? No teraz właśnie skończył 5 lat i chcę go zapisać do jakiejś szkółki tutaj w Bielsku-Białej, no zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Jak się czujecie w Bielsku-Białej? Bardzo ładne miasto, spokój, dużo do zwiedzania w okolicy, także jestem zadowolony.